Siemaneczko! Na wstępie chciałam tylko powiedzieć, że zawsze chcieliście i wiele osób do mnie pisało, żebym zrobiła właśnie takiego vloga z Wietnamu, czy jakiś tam krótki film, który będzie właśnie pokazywał troszeczkę więcej w moich przygodach tutaj w Wietnamie. I też to jest jedno takie moje małe skryte marzenie, żeby zrobić sobie taką właśnie pamiątkę, szczególnie, że mała jest teraz mała. Ja też chyba już coś mówi. No dokładnie, też Lika coś mówi do was. Szczególnie, że mała jest teraz mała, a później jak będzie większa, to pewnie będzie jej się to fajnie oglądało. Szczególnie takie właśnie rzeczy. Do tego wszystkiego właśnie chciałam wam powiedzieć, że będziemy troszeczkę w Hanoi, w moim rodzinnym mieście właśnie, tu jesteśmy. I będziemy też troszkę w Halongu, czyli w takich górach na morzu. Zobacz tutaj. No właśnie. I też będziemy na południu Wietnamu, czyli na takiej wyspie, która nazywa się Phu Quoc. W każdym razie, nie przedłużając już, zaczynamy. Tutaj już jest. Przyszła już dziewczyna mojego brata, dała mi kwiaty i czekamy właśnie na dziadka i Dominika. Transport walizek. Tu jest około 100 kilo ogólnie, nie? W naszych walizkach. To jest mąż cioci, mąż drugiej cioci. Aha, już nie, wózku, nie, Dominik, wózka nie przyczepiamy. Tak jest. No i wujek nam wiezie do hotelu walizki. Najlepsze, że ma nawet lusterko. No, strzyżonko, Dominik? No robimy na pewno. Nice. Właśnie usiedliśmy sobie na kawkę, prosto z lotniska przyjechaliśmy, zostawiliśmy mamę mojej cioci, ciocia od razu ją porwała. Poszliśmy sobie na zupkę i właśnie teraz pijemy kawusie. Także fo zjedzone, kawka wypita. Tak jest. Idziemy po karty do telefonu. Tak, żebyśmy mieli internet i żebym ja mogła wam relacjonować na Insta, co się dzieje na bieżąco. Ja będę więcej na backstage'u, ale czasami gdzieś też tam się wtrącę. Czmychnie. Przechodzi się na suwak, to się nazywa? Nie, jednostajnym ruchem, później pokażę, jak będzie większy ruch. O, jest brat. Jest brat. Jest brat. Jest brat. Kupujemy. Ciao. Jak powiedzieć cioci, że ładnie wygląda? Kojen. Kojen. Nindepe. Nindepe. Yo. Na jedzonku. Mamy buncia. Buncia. Buncia, czyli grillowane mięsko. Tak. Z zalewą, makaronem ryżowym. Mamy bunnem, czyli też sajgonki. Tym samym prawie. I mamy dzieci kuzyna. Zobaczcie, jakie słodkie. Lia. Lilia. Zacieszacz mały, to jemy. Stoimy w korku na ulicy pieszo. I jesteśmy pieszo w korku. Jest taki główny budynek, tam przyjeżdżał mojego taty, ma właśnie kawiarnia.
śliczny widok, a tutaj teraz jest ciemno, to nie widać, ale na wprost teraz macie jezioro, czyli taki główny punkt jakby Hanoi, coś jak nasz główny punkt to jest Pałac Kultury, a tutaj mamy Ho Hoen Kien, czyli jezioro, które też ma historię, kiedyś tam właśnie był żółw, który miał ponad 1000 lat, natomiast zmarł parę lat temu, chyba to było 6 lat temu. No i już nie ma tam żółwia, ale jezioro dalej jest. Niestety trzeba chodzić w maseczkach i jest duży mandat. Jest bardzo duży mandat, jest 200 dolarów mandatu bez maseczki. Jest ciężko w tej maseczce, serio. Właśnie przycupnęliśmy z bratem na, uwaga, sok z trzciny cukrowej. Ale patrz jak go robi, patrz jak go robi. Wsadza po prostu tą trzcinę tam. Wziął kamerę i wam wszystko pokazał. Zaraz będziemy go pić. Nice. Woohoo. Masz swój. Daj mi. Weź miał swój. Nie, no daj mi. No. Nie dam. Pić. Gdzie na takiego placuszka się chodzi? W Warszawie jest to jedyne miejsce chyba w Polsce, gdzie można iść na coś takiego. To się nazywa bańkuan, to są po prostu takie ryżowo, tapiokowo, nie, bezglutenowe w każdym razie, słuchajcie, ciasto. Muszę się doszkolić, zapytam się mamy. I to można zjeść na Bakalarskiej, na Targowisko Bakalarska, dokładnie tak. U Wietnamczyka dobrze możecie zjeść. Ej, nie, bo nie ma bombę od tak dobrego jedzenia. Ja mam bombę albo od jedzenia, albo od tego, że nie śpimy. Ale córeczka u cioci, że mogliśmy sobie wyjść do miasta. Ekipa. I gdzie jesteśmy tutaj? No, także przyjemnie. Dobre mi się. Pyszne. Jakbyście mogli zjeść, to byście widzieli. Nie. To zostawię wam adres. Jak będziecie w Hanoi, tutaj macie adres. Najlepszy deserek mieście. Ever. Yeah! Jedziemy z ekipą. Jedziemy z ekipą. Nie wiem, czy mnie słychać, bo wali wiatrem, ale tu moi kuzyni, to jest mój brat z dziewczyną. Yeah. Kozenie z przodu. Nie mają groźne motory, weź pokaż ich motory. Tak jest. Tu jest ekipa. Mafia. Słuchajcie, dla tych, którzy wybierają się do Wietnamu kiedyś, bądź po prostu szykują jakąś właśnie fajną wycieczkę w ciepłe kraje. Na pewno musi zjeść po 100%. Piąte chyba podczas trzeciego dnia. Aha. Drugiego? Mhm. Czyli tak, słuchajcie, jeżeli mogę ja coś powiedzieć i doradzić wam, jeśli chodzi o waszą wycieczkę, to radziłabym nigdy na pewno nie w zimie. Nie w zimie, jeżeli planujecie wizytę na północy Wietnamu, na południu Wietnamu już jest klimat zwrotnikowy, czyli tam jest cały czas patelnia, więc jakby zima, nie zima, wszystko jedno musicie lecieć i cały czas jest patelnia. Natomiast jeśli chcecie odwiedzić też właśnie północ, to bądź tam środek Wietnamu, no to na pewno nie w zimie, bo jest tutaj zimno. To znaczy, no nie ma tutaj minus 20 stopni, ale jest zimno, no, bez sensu. Jest takie 12 stopni, 15 stopni, ale takie wilgotne, więc jakby totalnie nie polecam. Byłam właśnie.
wtedy i tym bardziej kiedy jest Tet, czyli kiedy jest wietnamski Nowy Rok, wszystko jest zamknięte. Wietnamczycy tutaj świętują właśnie Nowy Rok, że jest zamknięte po 2 tygodnie wszystko. Jemy zupkę pho teraz z wołowinką i to i z kuoi, czyli takim, nie wiem, ciastem takim. Słuchajcie, jak będziecie w Hanoi, to zostawiam wam tutaj adres. Tu jest naprawdę jedna z najlepszych pho mo, czyli właśnie zupek z wołowiną. Zupek na śniadanko, na obiad, na kolację. Cały dzień chodzi. Stary, żyjesz w tej zupie. Powtórz to do kamery. Fajna dzisiaj pogoda. Powtórz to. Powtórz to. Lubię spędzać tą czas. Czuję się przy tobie lepiej niż kimkolwiek innych. Wiem, że wiele z was pyta mnie zawsze o ceny, jakie są w Wietnamie. No to na przykład mamy kawkę, wróżoną najlepszą na świecie. Prawdziwą kawę wietnamską, która kosztuje nie wiem ile, zaraz zapłacimy. Zawsze ojciec. No kawa kosztuje z 50 centów. Albo prawie. No i a taka pho na przykład, którą przed chwilą jedliśmy, kosztuje 2 dolce. Dokładnie. Także... Nie, teraz już jest drożej, Wcześniej kosztowało, wiesz, kamerę, chcę pokazać sianko. Dolar coś, nie? Ale właśnie teraz jakie tak. Ładne mają w Wietnamie sianko. Tak, i możecie... Trochę jak australijskie. Możecie je takie... uprać w tak, pralce. No problem. Ale jak folia. Tak, tak. Ale pamiętajcie, uważajcie na kanciarzy. To znaczy, jesteś biały, więc płacisz 4 razy więcej. Zawsze. Więc... Najlepiej dowiedzieć się dokładnie mniej więcej, jakie są ceny, bo zazwyczaj w Wietnamie nie ma cen. Nie ma napisane gdzie, ile to kosztuje. Nigdzie nie ma cen. Nie. Ktoś podchodzi i pyta się, ile to? Płacisz na ciebie? Najlepiej tak. Sobie zrobić jakichś ziomeczków, tak. Po prostu. No dokładnie. Mówi $20. My mamy o tyle fajnie, że mamy dziadka, no więc chodzimy z nimi, nie płacimy cen dla białych. No I'm sorry, no, ale jak jesteśmy sami, to jeszcze jest trochę ciężej. Jackie na szczęście trochę nadgania z wietnamskim. Ale i tak jak mnie widzą, to... $100. Na przykład zapytacie się, ile kosztują buty i będą wam mówić, że to $15 i dla was git, nie ma problemu, ile to tam, nie wiem, 5 dych czy co, coś, wiecie o co chodzi, tak. Ale... Wejdzie Wietnamczyk za wami i zapłaci $5. Dziękuję bardzo i zapłaci za nie $5. I można mówić, że tak jest wszędzie, no tylko tutaj rzeczywiście w ogóle nigdzie nie ma cen napisanych, także to jeszcze bardziej komplikuje to wszystko, bo nigdzie, ja nie widziałem żadnej ceny na niczym tutaj. I uwaga, trzeba się targować. Jak on powie 800, to mówisz nie. Nie. Już 200 i spodem kaszy potem gdzieś tam przy 400. No dokładnie. I jest. Słuchajcie, tak jak mówiłam wam wcześniej, będziemy tutaj prawie cały miesiąc. W związku z tym będzie dużo materiału do nagrania, także na pewno musicie sobie włączyć powiadomienia, bo tak sobie właśnie celuję, że będziemy wrzucać 2 vlogi tygodniowo. Miejmy nadzieję, że to się uda. Także fajnie by było, jakbyście włączyli sobie powiadomienia i przede wszystkim zostawili suba. Ale również chciałam się was zapytać, co byście chcieli zobaczyć? Czy są to właśnie bardziej historyczne jakieś budowle, czy bardziej jedzenie, czy bardziej, nie wiem, shopping, cokolwiek. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, gdzie chcielibyście ze mną pójść i co chcielibyście, żeby zostało wyjaśnione. Powiedzcie, czy chcecie więcej Jackie widzieć, czy może więcej Lee, czy a ja mam jego? Jednak zrobić out z tego i mnie tu ma nie być. Komentarze. Po prostu piszcie. Nie, niech on spada sobie. Nie, żartuję. Ale piszcie dokładnie, czy wam się podobało, co tutaj też zmienić, bo wiecie, no, jakby jest to mój pierwszy vlog ever. Ever. No więc... Dajcie suba mordy. Więc... dziękujemy wam bardzo, to jest koniec pierwszego vloga i jutro, dokładnie, jutro nagrywamy kolejnego i to będzie wycieczka do miejscowości Ha Long, nadmorskiej miejscowości z górami na morzu i będzie pięknie, zobaczycie, a przede wszystkim wczoraj narzekaliśmy, na pewno narzekaliśmy, mówiliśmy, że pogoda super, bo nie jest gorąco, dziś to tragedia. Buziaczki! Siema!